Cześć z tej strony Paweł Kępa w ostatnim wideo na temat WordPressa piątki mówiłem o tym że czekają nas duże zmiany. Pierwsza taka największa zmiana w zasadzie to edytor który się pojawi to będzie taki dość mocno edytor przybliżony do tych który, które może znasz z, z tak zwanych builderów do tworzenia stron na WordPressie także on będzie podobny. Do tego ostatnio pokazywałem co zrobić jeśli jeszcze nie jesteś przygotowany na WordPressa 5. Pokazywałem, że wtedy możesz sobie zainstalować tutaj po prostu stary edytor jako wtyczkę i w momencie kiedy WordPress ci się aktualizuje do najnowszego edytora do tego Gutenberga właśnie o którym za chwilę będę mówił. Ty będziesz jeszcze mieć stary edytor i zdążysz po prostu się przygotować na to, przygotować swoją stronę na te nowsze wersje, na nowsze aktualizacje. Dzisiaj, dzisiaj w tym wideo pokazujemy sobie, obejrzymy sobie Gutenberga. Czy warto się go bać, czy nie trzeba się go bać. Myślę, że nie trzeba. Instalujemy i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Więc Klikam sobie przycisk instalacji, zaraz się ta wtyczka zainstaluje. Ok, Mamy już gotowe, włączam sobie go i zaraz zobaczymy w akcji, jak to konkretnie wygląda. Także, tak jak powiedziałem, ten, build, ten builder, ten edytor będzie nam umożliwiał budowanie stron według własnego uznania z elementów sklocków, jakbyśmy składali stronę od nowa. Także jestem teraz w... po instalacji. Wyskoczył mi komunikat, że witamy w edytorze Gutenberga, i to jest jakaś pokazowa po prostu pokazowe dodawanie strony, tak, także tutaj mam podgląd strony z tej strony, jak moja strona będzie wyglądała po zapisaniu, tak, czyli tutaj od razu widzę, jakby w trybie podglądu, mogę sobie edytować, czyli klikam sobie w dowolne miejsce i na przykład tutaj będzie mój tytuł, tytuł od strony. na przykład może być strona o firmie, tak, już widzę jak to będzie wyglądała, mogę sobie każdy element dotknąć, tutaj mogę sobie dotknąć, mogę sobie zmienić to, to zdjęcie. Mogę sobie zmienić napis na tym zdjęciu. To oczywiście jest przykład tylko, tak? Czyli jakiś napis hasło mojej firmy. I tak dalej. I tutaj pod spodem widzę już tekst, konkretny z różnymi mm, stylami, czyli tutaj jest jakiś do prawej wyrównane, tutaj jest do lewej no, zwykły tekst. Tutaj mamy jakiś kolejny śródtytuł, i tak dalej, i tak dalej, zdjęcia. Tak, ps, tak, poszczególne klocki pokazane w akcji, jak mogę, Jakie klocki w ogóle mogę wykorzystać do budowania moich podstron, żeby one były ciekawsze. Czyli nie, żeby to była zwykła podstrona tekstowa z nagłówkiem o firmie, być może jakieś zdjęcie z budynkiem firmy i krótka informacja, tak, zaledwie kilka zdań. Tutaj masz przykład, jak można urozmaicić stronę. Zgod i teraz będzie to łatwiej robić, tak, bo. Faktycznie, w poprzednim edytorze Wordpressa e, był tylko pojedynczy edytor. Można było w niego wstawić tak naprawdę tekst. To było pierwsze, co przychodziło do głowy. Tutaj możesz sobie z różnych klocków zbudować taki, mm, taką podstronę. Także tak to wygląda. Zobaczmy, o, tutaj mamy wideo, mamy jakieś cytaty i tak dalej, przyciski. E, to wszystko fajnie wygląda. Tutaj możemy sobie, widzisz, edytować ten tekst, czyli powiększać literki, Albo korzystać z, z takich zdefiniowanych stylów, czyli mała czcionka, średnia, duża, bardzo duża itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tutaj każdy element tak naprawdę ma swoje ustawienia, czyli możesz sobie edytować, tak? czy to mają być w jednej kolumnie zdjęcia, czy w dwóch. Tutaj znowu ten tekst, rozmiar tego tekstu. Tutaj mamy wideo, czyli tutaj też możesz sobie zdefiniować to wszystko tak to właśnie ciekawie wygląda. Zobaczmy tutaj jeszcze jakie mamy style. O, tutaj możesz sobie zmienić przycisk, z kolor przycisku, tekst na, kolor tekstu na przycisku, sam link przycisku i tak dalej i tak dalej. Teraz zobaczmy sobie jak można dodać kolejny element. Tutaj mamy takie ikonki u góry. Ustawię sobie kursor tutaj, o, klikam na plusik i widzę z jakich klocków mogę korzystać, jakie klocki mogę dołożyć do mojej podstrony. i Tutaj mamy najczęściej używane, możemy sobie przewinąć dalej, tak, czyli popularne formatowanie. Mamy, możemy wstawić sobie HTML, zawsze zawsze często był z tym problem. Możemy wstawić sobie tabelki, też w poprzedniej wersji edytora tego, z tym był dość poważny problem. I tak dalej, i tak dalej, widgety, czyli shortkody, o tutaj mam. możesz wstawiać, możesz wstawiać. W dowolnym miejscu pod strony widget postami, z kategoriami i tak dalej, tak dalej. Możesz wtyczki powstawać, czyli możesz sobie film zaembedować z YouTube'a, czy jakiś post z Facebooka i tak dalej, i tak dalej. sobie tutaj coś, zobaczymy, jak to wygląda. Czyli może zobaczymy, jak to się robi. Ok, czyli klikam na element, który chciałem wybrać. i Skakuje mi on na sam dół strony, czyli mogę sobie teraz tutaj coś wpisać. Tak, kolejny nagłówek. OK, jeśli mam go zapisanego, to co mogę zrobić? Czy mogę go przesunąć? Mogę go przesunąć. Po prostu chwytam i, i przesuwam, czy nie przesuwam. Mogę sobie tymi strzałeczkami tutaj przesuwać na dół do góry. Chyba ta opcja z przeciąganiem jeszcze nie jest dopracowana do końca. Jest, można przeciągać. Czyli po prostu no, trzeba się tym troszkę. Znowu pobawić. Jeszcze nie do końca chyba to przeciąganie działa. Ok. No tak to wygląda, tak to wygląda. Także nie trzeba się tego bać. Może zróbmy sobie od nowa stronę strony dodaj nową. I zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na czystym ekranie, tak? Na czystej wtyczce. Ok. Mamy taki schemat, czyli tytuł mojej podstrony. Jeszcze raz o firmie. Tutaj mogę sobie napisać tekst krótki, wprowadzający. Historia mojej firmy rozpoczęła się w roku. Dalej. I tutaj mogę dodać kolejny element, czyli zdjęcie. Zdjęcie mogę wybrać z, z biblioteki w WordPressie lub załadować po prostu sobie z komputera. Mogę sobie dodać, co jeszcze tutaj? Cytat o. Być albo nie być. się tym że twoja strona będzie nieciekawa wyglądać bo będzie tylko sam suchy tekst i tak dalej i tak dalej tutaj masz mnóstwo gotowych elementów z których możesz skorzystać możesz stawić galerię możesz stawić dźwięk możesz wstawić listę jakąś wypunktowaną tak punkt 1, punkt 2, i tak dalej i tak dalej. To już dość ciekawie wygląda. I myślę, że nie ma się czego bać, tak naprawdę. Tak jak, tak jak widzisz, to nie jest nic strasznego, a wręcz przeciwnie, można bardzo ciekawe strony sobie zbudować. Także w tym wideo to już wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, daj, daj łapkę w górę. Możesz zasubskrybować, możesz podzielić się tym wideo ze znajomymi, udostępnić gdziekolwiek. I, i tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.